Kolejny druk. Projekt uchwały założenie samorządowego przedszkola nr 25 w Krakowie, ulica Stawowa 179, włączenie samorządowego przedszkola nr 25 w Krakowie do zespołu szkół ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ulica Stawowa 179, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1151, pierwsze czytanie, referuje pan dyrektor Andrzej Adamczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt Prezydenta Miasta Krakowa drogi 1151, który otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji w sprawie założenia samorządowego przedszkola nr 25 oraz włączenia go do zespołu szkół ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ulica Stawowa 179. Chciałem tylko przypomnieć, że ten druk został na poprzedniej komisji zdjęty i pan radny Jaśkowiec sam proponował, że będzie to czytanie jednorazowe, w którym momencie mamy czytanie pierwsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Pan Włodzimierz Pietrus. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam dwa pytania. Jedno pytanie to jest związane z założeniem samorządowego przedszkola. Czy będą jeszcze przed wakacjami, czy pan prezydent planuje założenie jeszcze jakiejś przedszkoli do wakacji? A drugie pytanie, od 1 marca jest elektroniczny nabór do przedszkoli. Jaki to ma wpływ podjęcie uchwały dzisiaj, a nie przed 1 marca dla tego przedszkola? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź pana dyrektora. Odpowiadając na pierwsze pytanie, od 20 miejsc będą zwiększone poszerzone przedszkola w Krakowie. Są trzy w tej chwili. Nie mam wykazu tego oddziału, które nie chciałbym tak z głowy podawać, żebym prawdopodobnie popełnił błąd, gdzie jest dwa, gdzie trzy. Gdzie trzy, na razie daje 200 miejsc. Natomiast, tak jak pan zauważył, nie ma żadnego wpływu, bo na górze tak, że jest tak do czas zorganizowany. Ja tylko przypomniałem, że pan radny Jaśkowiec właśnie proponował, żeby to zostało zdjęte z poprzedniej rady, bo dzisiaj byłoby już drugie czytanie, ze względu na nowy statut, który wchodzi. Wtedy ten druk nie będzie wymagał jakby dwóch czytań. Tylko przypomniałem, nie to, że wymusza, tylko że przypomniałem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby pan Włodzimierz Pietrus jeszcze raz? Z tego co zrozumiałem, to jeszcze mają powstać dwa lub trzy przedszkola. Pytałem o ten termin naboru, dlatego że wydaje mi się, że rodzice powinni od 1 marca wiedzieć, że decydują się na to, czy na inne przedszkole. I dlatego nie bardzo dobrze, jak na chęć, nie jestem w Komisji Edukacji. Dla mnie, jeżeli się tworzy przedszkole, powiedzmy dzisiaj, no to już dwa tygodnie mija i ktoś dwa tygodnie mija od 1 marca i ktoś mógł 1 marca podjąć decyzję, gdzie wysyła dziecko, ale czeka na dzisiejszą naszą uchwałę, że jednak do tego nowego założonego. To jest jedna sprawa. Natomiast druga odpowiedź była, że jeżeli powstanie jeszcze powiedzmy 3, czyli tam 3 powiedzmy przedszkola, to moje pytanie jest i... samych tam nowych oddziałów, czy tam przedszkoli? Rozumiem. Ale moje pytanie było, czy powstaną zupełnie nowe przedszkola do wakacji? Nie. Bardzo proszę pani Marta Patyna. Bardzo proszę. Panie radny, na Starowej to przedszkole już jest, tylko na razie są to oddziały przedszkole podstawowe. Ja chcę uporządkować sytuację w Krakowie i tworzyć osobne przedszkole, dlatego powołuje się i tworzy się to przedszkole. Dzieci tam już chodzą, dzieci się zapisują, także to nie zmienia rzeczywistej sytuacji, tylko formalną. Niemniej bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób. Po pierwszy raz słyszę o tworzeniu tych 200 miejsc w krakowskich przedszkolach. Jest to możliwe, bo mnie się wydawało, że do tej pory nasze przedszkola były napchane do
ostatniej możliwości, a jeżeli jeszcze tam możemy zmieścić dzieci, to bardzo jestem ciekawa, w których to jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dobrze. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłoszenia poprawek 21 marca 2013 roku, godzina 15. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na